Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 292. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 18, wersety od 17 do 30. On wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej. Ocala mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych niż ja, co mnie nienawidzą. Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Pan jest mi obroną. Wyprowadza mnie na miejsce przestronne, ocala, bo mnie miłuje. Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pańskich i nie oddaliłem się od mojego Boga. Bo mam przed sobą wszystkie Jego przykazania i nie odrzucam od siebie Jego poleceń, lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam się grzechu. Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość rąk w Jego oczach. Ty jesteś miłościwy dla miłościwego i względem męża szlachetnego jesteś szlachetny, względem czystego okazujesz się czysty. Wobec przewrotnego jesteś przebiegły, albowiem Ty wybawiasz lud pokorny, a pognębiasz wzrok wyniosły. Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni. Boże mój, oświecasz moje ciemności, bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. W rozdziałach 31 i 32 Księgi Ezechiela Prorok używa metafory Wielkiego Cedru, aby przedstawić upadek Asyrii. Prorok opisuje dumę i potęgę Asyrii, która ostatecznie prowadzi ją do upadku. Tekst ten ukazuje, że nawet najsilniejsze imperia są poddane woli Bożej. W roku 11 miesiącu trzecim dnia pierwszego miesiąca. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, powiedz faraonowi królowi egipskiemu i całemu mnóstwu jego poddanych, komu dorównałeś twoją wielkością? Oto Aszur, jak cedr na Libanie o pięknych konarach i cień rzucających gałęziach. Wysoko wyrosły i między chmurami był jego wierzchołek. Wody dodały mu wzrostu, otchłań go wywyższyła, sprawiając, że ich strumienie płynęły dookoła miejsca, gdzie był zasadzony, i swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. Dlatego wielkością swoją prześcignął wszystkie drzewa polne, pomnożyły się jego konary, jego listowie się rozrosło dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania. Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne, w jego zaścieniu mieszkały liczne narody. Piękny był w swojej wielkości ze swymi długimi konarami, gdyż korzenie jego nurzały się w obfitej wodzie. Nie dorównywały mu cedry w raju Boga, cyprysy trudno było porównać do jego gałęzi. Platany nie dorównywały jego konarom, Żadne drzewo w raju Boga nie dorównywało jego piękności. Pięknym go uczyniłem obfitością jego gałęzi i zastrościłem mu tego wszystkie drzewa Edenu, które były w raju Boga. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ tak wysoko wyrósł, a wierzchołek swój podniósł aż do chmur, i serce jego wbiło się w pychę z powodu własnej wielkości. Dlatego podałem go w ręce mocarza wśród narodów, aby się z nim oprzedł stosownie do jego niegodziwości. Odepchnąłem go. A cudzoziemcy ci najgroźniejsi spośród narodów wycieli go i porzucili. Na góry i na wszystkie doliny spadły jego gałęzie, a jego konary połamane utonęły we wszystkich czeluściach ziemi, a spod jego cienia usunęły się wszystkie narody ziemi i opuściły go. Na jego szczątkach mieszkają ptaki powietrzne, pomiędzy jego gałęziami są polne zwierzęta. Aby już żadne drzewo stojące nad wodami nie rosło już więcej w górę, nie wznosiło swego wierzchołka aż ku chmurom i aby nic, co bierze siłę swą z wody, nie ufało własnej wielkości. Ponieważ wszyscy zostali poddani śmierci. Wejdą do krainy podziemnej, do grona tych ludzi, którzy zeszli do dołu. Tak mówi Pan Bóg. W dniu, w którym on zszedł do Szeolu, na znak żałoby zamknąłem nad nim otchłań, zatrzymałem jej strumienie i zastawiłem wielkie wody. Z jego powodu spowiłem Liban w strój żałobny i z jego powodu uschły wszystkie drzewa na polach. Gdy go strąciłem do Szeolu, pomiędzy tych, którzy zeszli do dołu, hukiem jego upadku zatrwożyłem wszystkie narody. W krainie podziemnej pocieszały się wszystkie drzewa Edenu, piękne i wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie które wodami zostały zroszone. Równocześnie zeszły do Szeolu pomiędzy tych, którzy od miecza polegli, te wszystkie spośród narodów, które w jego cieniu spoczywały. Któremu z drzew Edenu dorównałeś chwałą i wielkością, a przecież zostaniesz zrzucony wspólnie z drzewami Edenu do Szeolu. Wśród nieobrzezanych będziesz leżał wspólnie z tymi, którzy poginęli od miecza. Tak będzie z faraonem i wszystkimi jego poddanymi. Wyrocznia Pana Boga. W roku jedenastym, miesiącu dwunastym, pierwszego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, podnieś lament nad faraonem, królem egipskim, i powiedz mu: Młody lwie wśród narodów, skończyłeś się. A byłeś jak krokodyl w morzu, prychałeś swymi nozdrzami, mąciłeś wodę swymi łapami i wzburzałeś jego fale. Tak mówi Pan Bóg. Rozciągnę moje sidła nad Tobą w zgromadzeniu wielu narodów i wyciągnę Cię moją siecią. Rzucę Cię na ląd i cisnę na powierzchnię pól. I sprawię, że na Tobie zamieszkają wszystkie ptaki powietrzne, a każdy zwierz dziki Tobą się nasyci. Ciało twe rozrzucę po górach i wypełnię doliny Twoją padliną. Ziemię twego wylewu napoję Twoją krwią aż do gór i napełnią się Tobą wąwozy. Gdy gasnąć będziesz, zasłonię niebiosa i zaciemnie ich gwiazdy. Słońce zakryje chmurami, a księżyc nie da swego blasku. Wszystkie ciała świecące na niebie ze względu na Ciebie zaciemnie i wprowadzę ciemność na Twoją Ziemię. Wyrocznia Pana Boga. Zaniepokoję serce wielu narodów, gdy Twoich jeńców zaprowadzę pomiędzy narody do krajów, których nie znasz. U wielu narodów wzbudzę grozę, a królowie ich przerażą się z twego powodu, gdy mieczem swoim świsnę przed ich oczami i będą nieustannie drżeć w obawie o życie swoje w dzień Twojego upadku. Albowiem tak mówi Pan. Przyjdzie na ciebie miecz króla Babilonu. Powale mnóstwo twych poddanych mieczami bohaterów, oni wszyscy należą do najgroźniejszych ludów, zniszczą dumę Egiptu i zginie całe jego mnóstwo. Wszystkie jego zwierzęta w wygubie na brzegu wielkich wód i już nie zamąci ich stopa człowieka, ani zamąci kopyto bydła. Potem uspokoję ich wody i sprawię, że ich rzeki jak oliwa popłyną. Wyrocznia Pana Boga. Gdy kraj egipski obrócę w pustynie, a ziemia pozbawiona zostanie tego, co ją napełnia, gdy pobiję wszystkich mieszkańców, wtedy poznają, że ja jestem Pan. Oto lament, który podniosą córki narodów. Zaśpiewają go nad Egiptem i nad całą jego ludnością. Wyrocznia Pana Boga. W roku dwunastym, miesiącu pierwszym, piętnastego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, biadaj nad ludnością Egiptu i każ jej stąpić do świata podziemnego. Jej i córką potężnych ludów, do tych, którzy stąpili do dołu. Kogóż przewyższałeś z zaletami, stąp i połóż się wśród nieobrzezanych. Polegnął wśród pobitych mieczem. Miecz został wydany. Bierzcie go i całą jego ludność. Wtedy powiedzą do niego mocarni bohaterowie ze środka Szeolu. Razem ze swymi pomocnikami stępują do dołu i będą leżeć wśród nieobrzezanych, razem z tymi, których miecz pobije. Tam jest Aszszur i wszystkie jego chówce wokół jego grobu. To wszyscy pobici polegli od miecza. Ich groby położone są w najgłębszym dole, a jego chówce są wokół jego grobu to wszyscy pobici polegli od miecza ci którzy szerzyli postrach w kraju żyjących tam jest elam i całe jego mnóstwo wokół jego grobu to wszyscy pobici polegli od miecza którzy stąpili nieobrzezani do świata podziemnego oni którzy postrach szerzyli w kraju żyjących hańbę cierpią z tymi którzy stąpili do dołu Pośród pobitych zgotowano mu leże i całe jego mnóstwo jest wokół jego grobu. Wszyscy ci są nieobrzezani, pobici mieczem, albowiem strach przed nimi szerzył się w kraju żyjących, a teraz cierpią swą hańbę z tymi, którzy stąpili do dołu. Pośród pobitych zostali umieszczeni. Tam jest Meszek, Tubal i całe ich mnóstwo wokół ich grobu. Wszyscy nieobrzezani, mieczem pobici albowiem postrach szerzyli w kraju żyjących. A leżą oni nie przy bohaterach, którzy padli w czasach pradawnych, którzy w pełnej zbroi bojowej zstąpili do Szeolu, którym podłożono ich miecze pod głowy, a ich tarcze na ich kości, gdyż byli postrachem dla bohaterów w kraju żyjących. A ty będziesz rzucony pośród nieobrzezanych i będziesz musiał leżeć wśród tych, co mieczem zostali pobici. Tam jest Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta, których pomimo ich bohaterskich czynów położono wśród tych, co mieczem zostali pobici. Spoczywają oni przy nieobrzezanych, przy tych, którzy stąpili do dołu. Tam są wszyscy władcy północy i wszyscy sydończycy, którzy stąpili wraz z pobitymi, okryci hańbą pomimo strachu, jaki szerzyły ich bohaterskie czyny. Teraz leżą nieobrzezani przy tych, co mieczem zostali pobici i cierpią swą hańbę z tymi, którzy stąpili do dołu. Zobaczy ich faraon i pocieszać się będzie całym swym mnóstwem. Faraon i całe jego wojsko polegnie od miecza, wyrocznia pana Boga, ponieważ strach szerzył on w kraju żyjących, dlatego rzucą go, by leżał pośród nieobrzezanych, przy tych, co od miecza polegli. Faraon i całe jego mnóstwo wyrocznia pana Boga. W drugim liście św. Piotra, rozdział drugi, apostoł ostrzega przed fałszywymi nauczycielami, którzy wprowadzają do kościoła zgubne herezje i będą zwodzić wiernych. Opisuje ich jako ludzi chwiejnych, prowadzących życie pełne rozpusty, którzy przyniosą na siebie szybki sąd. Piotr przywołuje przykład Bożego sądu z przypowieści, takie jak potop i zniszczenie Sodomy i Gomory, ale także wskazuje na Bożą sprawiedliwość, która ratuje sprawiedliwych jak Noa i Lot, podkreśla, że los fałszywych nauczycieli będzie surowy, a ich grzeszne życie doprowadzi ich do zguby. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak pośród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. Dla zaspokojenia swej chciwości. Obłudnymi słowami sprzedadzą was ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów tartaru, aby byli zachowani na sąd. Jeżeli Staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który głosił sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych. Także miasta Sodome i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład tego, co spotka bezbożnych, ale wyrwał sprawiedliwego lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nieliczących się z Bożym prawem. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał udręczoną przeciwnymi prawu czynami które widział i o których słyszał. To wie pan, jak pobożnych wybawiać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachowywać na ukaranie w dzień sądu. Przede wszystkim zaś tych, którzy idą za głosem ciała w nieczystej rządzy i pogardę okazują władzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw przeciwko chwałom. Tymczasem aniołowie, których siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przeklinającego wyroku potępienia przed pana. Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa przeciwko temu, czego nie znają, podlegną właśnie takiej jak one zagładzie, i otrzymają karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność, uważając rozpustę uprawianą za dnia. Jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole. Oczy mając pełne kobiety cudzołożnej i niesyte grzechu, uwodzą oni dusze niestałe. Mają serca zaprawione do chciwości, synowie przekleństwa. Porzucając prostą drogę, zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora. Który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, ale został skarcony za swoje przestępstwo. Juczne bydle pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymało głupotę proroka. Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi, których czeka mrok ciemności. Wypowiadając bowiem słowa górnolotne a próżne, uwodzą rządzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się od postępujących w błędzie. Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik. Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta dotarzania się w błocie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. До услышания.